Cześć, cześć, z tej strony Wodiak, witam Was bardzo serdecznie i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak się dostać do ukrytego pokoju twórców gry Dying Light 2. Zapraszam serdecznie. Pierwszym warunkiem, jakie musicie spełnić, jest ukończone zadanie z fabuły głównej o nazwie Transmisja, w którym odblokujemy sobie dostęp do budynku VNC w centrum Central Loop. W moim przypadku musiałem jeszcze zrobić dwa małe kolejne zadania, jedno związane z Lawan, drugie w moim przypadku z Frankiem. Tutaj delikatny spoiler, więc uwaga, aczkolwiek chyba jesteście na to gotowi, skoro pojawiliście się na tym poradniku. Mianowicie musiałem odblokować pierwszą z wież radiowych, żeby móc używać tutaj windy w budynku VNC. Jak już odblokujecie tą windę lub macie ją odblokowaną zaraz po misji transmisja, to możecie windą wjechać na środkowe, nazwijmy to piętro, środkową część budynku lub na sam szczyt. I właśnie o wjechaniu na sam szczyt nam chodzi, na tym nam najbardziej zależy i jest to konieczne, żeby przejść dalej. Kiedy jesteśmy już na dachu budynku VNC, szukamy tego miejsca wystającego delikatnie z dachu tej deski, nazwijmy ją, i następnie przy pomocy paralotni udajemy się na trochę niższy budynek kawałek dalej z widocznym zwisającym spadochronem, który zazwyczaj oznacza wojskowy kontener. I właśnie stąd zaczniemy dalej naszą przygodę. Naszym celem szukanie jest takich właśnie szaf rozdzielczych, tak jak to mamy zazwyczaj w elektrowniach, czyli w innej aktywności. I kiedy już złapiemy kabel z takiej szafy, to musicie podążać dokładnie tą drogą, którą ja Wam właśnie pokazuję w tym momencie. Pamiętajcie, że jak spadacie, o czym ja niestety zapominałem, możecie przytrzymać C, jeżeli macie wykupioną umiejętność, żeby nie dostać zbyt dużo obrażeń lub w ogóle nie dostać obrażeń. Dwa piętra niżej lub dwa okienka niżej znajduje się pierwsza szafa, którą teraz widzicie zresztą na ekranie, i to do niej musicie właśnie podłączyć pierwszy z kabli, a następnie szukacie drugiej szafy i drugiego kabla i robicie dokładnie to samo, tylko tutaj uwaga, uwaga, w momencie kiedy będziecie zlatywać na dół, to skierujcie się delikatnie w prawą stronę, bo okno nie jest bezpośrednio pod deską. I tak jak poprzednim razem, znowu musimy zejść jeszcze jeden poziom niżej. Następnie, będąc już na dole, znowu robicie to samo, czyli podłączacie kabel do szafy, która zresztą jest zaraz obok okna. No i pozostała nam trzecia i ostatnia szafa. I tutaj mała ciekawostka, nazwijmy to. Mianowicie w tym momencie, w czasie nagrywania, udało mi się spaść trzecim kablem właśnie. I co się wtedy dzieje? Nie warto się tym przejmować. Można sobie na spokojnie zacząć od początku w pewnym sensie. I tutaj tip odnośnie spadania, gdyż w tym momencie musimy się złapać lampy, która jest niżej, i nie puszczajcie się tak jak ja w moim przypadku C, gdyż gra wciąż wykrywa, jakbyśmy spadali. Poczekajcie, aż się ustabilizujecie. A drugi ważny tip to taki, że jeżeli naciśniecie odrodzenie, to odrodzicie się w budynku VNC, jego środkowej części, w której jest winda, tak jak ja właśnie teraz w tym momencie Wam to pokazuję, więc wystarczy, że użyjecie windy i jeszcze raz wjedziecie na górę budynku. Jeżeli gdzieś po drodze powinie Wam się noga, to warto pamiętać, że podłączone kable już tam zostają, czyli tak jak ja widzicie, tutaj zapędziłem się i odłączyłem sobie pierwszy kabel. Nie ma to najmniejszego sensu, jeżeli na przykład podłączyliście już pierwszy i drugi, to po prostu przejdźcie do trzeciego. Tak więc wróćmy do momentu, na którym skończyliśmy, czyli jesteśmy przy trzeciej szafie rozdzielczej i tym razem, pamiętając moją własną radę, polecam się również do niej zastosować. Poczekam, aż lina się ustabilizuje i wtedy na spokojnie, żeby mieć pewność, użyję spacji, czyli skoku, a nie C, żeby nie spaść na dół. I to samo robimy po raz drugi, tylko nie zapędzajcie się, wypada się tu cofnąć z właśnie tej deski i złapać się kolejnej lampy, głośnika czy co tam z budynku odstaje, poczekać, aż lina się troszkę ustabilizuje i zejść na dół. I to już jest nasz
ostateczny poziom, na którym podłączamy trzeci przekaźnik i tym samym możemy otworzyć przy pomocy klucza GRE tajemne biuro Techlandu w świecie Dying Light 2. Po otwarciu drzwi najlepiej przygotować sobie łuk tudzież nóż do rzucania, gdyż czeka na nas zombie, ale na szczęście będzie to pierwszy i ostatni zombiak, jednak bardzo wybuchowy. I po wejściu do pokoju widzimy już tak naprawdę, o co chodzi. Jest tu masa plakatów powiązanych z poprzednimi grami studia Techland i ja was tutaj w tym momencie zostawię, żebyście na spokojnie mogli albo przerwać oglądanie i sami poszukać tego pokoju i go pozwiedzać, albo obejrzeć w spokoju mój poradnik do końca, jednakże już bez mojego głosu, w którym pokazuję, jak zwiedzam właśnie pokój. Jedyne co wspomnę, że mam jeszcze dwa poradniki w zanadrzu na moim kanale, które wyjdą tego samego dnia, co aktualnie nagrywany przeze mnie poradnik. Więc jeżeli ich nie widzicie, to na pewno po południu lub wieczorem pojawi się i jeden, i drugi i będą one dotyczyć ukrytych przedmiotów w biurze Techlandu lub nawet trzy, gdyż są to dwie bronie i talizman tak naprawdę. I jak je znaleźć, bo nie leżą one wprost nigdzie na stołach, tylko trzeba troszkę poszukać, delikatnie pogłówkować, więc już teraz zapraszam was serdecznie. Tymczasem mówił dla was Wodiak, serdecznie dziękuję, że tu ze mną byliście. Jeżeli filmik wam się podobał, to zostawcie subika oraz łapkę w górę wraz z komentarzem, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu z gry Dying Light 2 i nie tylko. A tymczasem trzymajcie się. Hej, hej.